Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nich. Siemanko, witajcie w mieście snów na kanale Rafik 85 Games. Zapraszam na kolejny materiał. O, w sumie jestem na miejscu. Musimy chyba wysiąść. Wi, fucha jest. Klientowi ktoś zajebał sporą ilość beta-acid. Nie wiesz co to? Nieistotne. Ważne, że jest sporo warte i klient chce, żeby to do niego wróciło. I tu wchodzisz ty, z giwerą w ręku. Więcej info w załączniku. Okej, okay. Czyli już mamy zamówienie. Sprawa jest prosta, i ktoś mu komuś coś zajebał, a ten... Dobra, to on sam chyba nawet mówił. Spróbuj ustalić, co się stało z brokerem. No dobra. Ale tymczasem robimy co innego. Tu widzę, coś jest. Okej. Nic dodatkowego nie ma. Na pewno to auto mi zniknie. Nie ma go jeszcze. No, trzeba czekać. No, mówię, że zniknie. I co, już jest? Tu jakiś samochód ustał? Aha, to ten jest, gościu. No? Bieli Jabłoński? Okada wytłumaczyła ci wszystko? Nie podała mi żadnych szczegółów. Jedziemy zabić mordercę. Nazywa się Joshua Stevenson. Siadaj za kierownicą, porozmawiamy w samochodzie. A, jeszcze mam do tego kierować. Kurde. Autko. Co to jest? Thornton. Będą go przewozili tą ulicą. Zaczekamy na ich samochód i pojedziemy za nim. Chcę zobaczyć, jak go rozwalasz. Dlaczego? Chcę, żeby się bał, zanim zginie. Dlaczego chcesz go zabić? Nie twoja sprawa. Wolałbym wiedzieć, w co się pakuje. Stevenson zabił moją żonę. Posadzili go i miał dostać czapę. Teraz znalazł sposób, by uciec z więzienia. Nie dopuszczę do tego. Stevenson nie będzie sam? Nikt mi o tym wcześniej nie powiedział. Zabijesz tylko jego. Kto będzie mu towarzyszył? Będą uzbrojeni? To zwykli ludzie. Zastraszymy ich i nawet nie kiwną palcem. Aha. Zwykli ludzie, czyli kto? Ważniaki, które wyciągnęły go z pierdla. Wystarczy, że nie będziesz do nich strzelał. Nie podoba mi się twój plan. Co to znaczy? Nie potrzebuję publiczności. Poza tym istnieje ryzyko, że nam zwieją. Wydałem na fikserkę oszczędności całego życia.
Jadą! Za nimi, już! To kuźwa policja przecież jest. Pilnuj, nie może nam zwiać! Te samochody specjalnie wyjeżdżają. Nie wiem, w jakiej odległości powinienem być. Uważaj! Uważaj, jak to wszystko specjalnie wyjeżdża we mnie. Ten tu chyba trochę za wcześnie wyjechał. Aha. Nie możemy go zgubić. Kurwa. Co kurwa? 40 metrów jest utrzymywany cały czas. A on tak dziwnie jedzie i tak, jakby już coś przeczuwał. Zastanawiamy, gdzie oni pojadą. Zatrzymaj auto! Kurwa, hamuj, powiedziałem! Wysiadaj, idziemy! Taki kuźwa. Trzymaj się blisko mnie, sam to załatwię. O! Jakiś mądry? Co, tylko... Skurwysyna. Taksówkarza potrzebowałeś? NCPD! Stój, gdzie stoisz! Rzuć broni na ziemię! Chronisz życie mordercy! Ani kroku dalej, bo zginiesz! Stójcie! Nie! Nie! Żadnego zabijania! To mordercy! Ja też jestem mordercą! Jeśli zastrzelisz tego drugiego, zrywam naszą umowę! Vasquez! Jasne! Dajmy się wystrzelać! Orzesz, kurwa mać! Nie możemy go tak zostawić! Media rzucą się na niego jak sępy! Co wy odpierdalacie? Jestem gliną! Zabieraj stąd tę pierdoloną ciężarówkę! Weźmiemy go ze sobą! Co? Olga? Zmywam się stąd. Mamy mały problem. Poczekaj! Potrzebuję cię, naprawdę! Naszą gwiazdę. Teraz ten potrzebujesz mnie? Zatrudnić po co? Jak masz na imię? Gregor, mieliśmy próbę zamachu. Co za kurwa? Ja jestem Joshua Stevenson. Bill Jabłoński. Ale pewnie nie karany. Ale sprawdźcie kim go dokładnie. Towarzysz? Oczywiście, Bill Jabłoński. Tylko nie przysyłajcie radiowozu. Kojarzysz? Pełna dyskrecja. Tak, kojarzę. Kurwa, ale się porobiło. Mówiłem ci, sukinsynu, żebyś rzucił broń. Trzeba było posłuchać. Wynośmy się stąd. Chłopaki z NCPD posprzątają bałagan. Naucz nas liczyć dni nasze. Abyśmy posiedli mądre serce. Ej, ty jesteś V. Słyszałem o tobie. Nie mogę się odwzajemnić tym samym. Jest niebezpieczny, nie możemy go zabrać. Chcę mu zaoferować pracę. Jezu Chryste. Gdybym miał popcorn, to właśnie wpierdalałbym go w oczekiwaniu na ciąg dalszy. Powiesz wreszcie, o co chodzi? Rachel w jednym ma rację. Nie powinniśmy tu zostać. Jedź z nami. Opowiem ci wszystko po drodze. Nie zgadzam się! Rozumiem,
Ale nie masz tu nic do powiedzenia. Ja nie wiem, o co chodzi, ale jeśli z nimi nie pojedziesz, to już się więcej do ciebie nie odezwę. O, Johnny, kurde. Niech będzie. Pojadę z wami. Ruchy. Już jesteśmy spóźnieni. Czy zdarzyło ci się kiedyś doświadczyć czegoś, co całkowicie zmieniło twoje życie? Ja pierdolę, mogłem nie wsiadać. 12 lat temu poszedłem siedzieć za napad z bronią w ręku. Z zimną krwią zastrzeliłem kilkoro ludzi. Rozumiesz? Wtedy to dla mnie nic nie znaczyło. Jednak w więzieniu przejrzałem na oczy i postanowiłem naprawić popełnione błędy. Dlaczego ich zastrzeliłeś? Miałem w ręku broń. Wierzyłem, że daje mi siłę. Nie spodobało mi się, jak na mnie patrzą. Do dzisiaj pamiętam ich spojrzenie. Niech Bóg nie pozwoli mi zapomnieć. Historia o nawróceniu? Widziałem to kilka razy w telewizji. Zawsze zmieniałem kanał na inny. Nie. Tym razem to coś innego. Zapewniam cię. Powiedz wreszcie, czego ode mnie chcesz. Jeśli będziesz mi towarzyszyć przez resztę dnia, zapłacę ci tyle, ile obiecano za moją śmierć. Nie masz żadnych pieniędzy. Wytwórnia ma i zapłaci. Nadal mam kontrakt na twoją głowę. Co jeśli zechcę go wykonać? Zabiję cię, zanim kiwniesz palcem. O! Nie drażnijmy was, Keza. Rozwiążę sprawę między tobą a twoim fikserem. Niby jak? Wszyscy będą zadowoleni. Obiecuję. Dalej nie wiem, co konkretnie miałbym robić. Trzymać się blisko mnie i rozmawiać ze mną. Może spróbuj oswoić Vasqueza. Pierdol się. Vasquez uważa, że jestem śmieciem i kłamcą. Według niego powinienem zgnić w więzieniu. Chcę rozmawiać z tobą. Do końca dnia? Do końca dnia. Jeśli coś mi się nie spodoba, to odejdę. Nikt cię nie będzie zatrzymywał. Niedługo będziemy u Glorii, Elahmar. Vasquez, pilnuj ich. Ja zostanę w samochodzie. Muszę się przygotować. Postaraj się streszczać, mamy napięty grafik. Nie wiem, w jakie gówno żebym wdepnął, ale... nie wygląda to dobrze. I co? Będziemy tak siedzieć? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Jakiś most? Znak Jowisza. Podążaj za Joshuą. O, chyba nikogo nie ma. O. Zulejka. Spóźniłeś się. Zabrałem po drodze pasażera. Ktoś z wytwórni? Pamiętasz, o czym pisałaś w ostatnim liście? To właśnie ktoś taki. Vi, poznaj Zulejkę. Ktoś wytłumaczy mi, co jest grane? Nie rozmawiałeś z nim? Dopiero co się poznaliśmy. Ty naprawdę jesteś szalony. Matka jeszcze nie wróciła. Wejdźcie do środka. Zaczekamy na nią i pogadamy. Pośpieszcie się. Zaczekam na was. Widać, że ten garaż projektowano z myślą o wojnie.
Co tu widzisz, Johnny? Jakiś ołtarzyk widzę. Okej. Nie raczył nic powiedzieć. Na słońcu, nawet w środku burzy. Obserwujemy, co tu jest. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby się zaciął. Te reklamy. Tylko tyle w tym karabinie fantazji, co w zakończonej dokumentacji technicznej. Co to jest? Anafora Cyryla Aleksandry. O matko. Okej. Siadajcie. Oczywistym minusem są też gabinety. Napijecie się czegoś? No to zawsze. Coś mocniejszego, proszę. W tym domu nie podajemy alkoholu. O! W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Jeden Bóg. Amen. Nie wiem, co to Zulejka za religia. Jest siostrą człowieka, którego zabiłem. Gdy odsiadywałem wyrok, napisała do mnie list. Wybaczyła mi morderstwo. Zaczęliśmy korespondować. Nie czekaj, ulepsz się już teraz. Można w ogóle wybaczyć komuś zabicie brata? I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Miłosierdzie Boga nie zna granic i nie powinna ich znać również nasza miłość bliźniego. Nie kupuję tego. Wierzycie w dobrego Boga, a to przecież On pozwolił na śmierć twojego brata. Opłakiwałam Rubena i bardzo chciałabym, żeby żył. Jednak wierzę, że jego śmierć była częścią Bożego planu. Zabiłem go. Żałuję, ale dzięki niemu znalazłem drogę do Boga. Nadal tego nie kupuję. A zatem nie wierzysz w istnienie Boga? Nie rozumiem, dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy. Między mną i Zulejką toczy się spór. Pomyślałem, że pomożesz go nam rozwiązać. O nie. Na nic takiego nigdy się nie zgodziłam. O co chodzi? Joshua zwariował. Uważa się za Mesjasza i chce się zabić. O Boże. Nieprawda. Nie uważam się za Mesjasza. Bóg nigdy nie oczekiwałby od ciebie samobójstwa. To nie będzie samobójstwo. Dalej nie wiem, co tu jest grane. Gdy Joshua trafił za kratki, gazety pisały o nim na piątej stronie. A kiedy media zwęszyły, że się nawrócił, trafił do telewizji. Co w tym złego, skoro mogłem dać ludziom świadectwo wiary? To, że do więzienia zleciały się sępy. Obiecali zamienić mu karę śmierci na krzyżu, jeśli w czasie agonii zgodzi się na kręcenie braindance'u. O matko. Szaleństwo. Po prostu szaleństwo. Gorzej niż szaleństwo. Bluźnierstwo. Kiedyś Zulejka uczyniła ze mnie dziecko Boże. Teraz kolej, żebym spłacił zaciągnięty dług. Chcę dać świadectwo miłości. Zrozumiałe i dostępne dla wszystkich. Miłości? Jeśli istnieje bezwarunkowa miłość, musi istnieć też Bóg. Świat musi przypomnieć sobie o nim na nowo. Chcę dotrzeć do podpiętych, do paśnika jamochłonów. Do dzieciaków dorastających w sąsiedztwie opanowanym przez gang. Do kurew z Jig Jig Street i do naćpanych korposów. Do morderców, którzy wierzą, że kurtka z naszywkami może zmienić świat. Do płatnych zabójców. Takich jak ty, Vi. Chcę, żebyś rozumiał, co mam zamiar zrobić. Matka wróciła do domu. On jest pojebany. Stevensona znam.
A ty kim jesteś? Nazywam się Vi. Wynoście się z mojego domu. Pani El Ahmar. Przyjechałem prosić o wybaczenie. Zamordowałeś mojego syna. Nigdy ci tego nie wybaczę. Żałuję tego, co zrobiłem. Wynocha z mojego domu! Czyli co, ta... Idź już. Wynoście się! Chodźmy stąd. Pani El Ahmar, proszę. Morderco! Idźcie już. Zabiłeś mojego Rubena. Moje dziecko! Chodźmy do samochodu. Matka wice chyba nie wierzy w Boga w takim układzie, skoro nie wybacza według tej religii. A, to ja tyłem wyszedłem. No dobra. Gdzie jest ten... A, jest, dobra. Oho. Kierowca z niego naprawdę dobry. Żałuję, że nie udało mi się porozmawiać z Glorią El Ahmar. Miałem nadzieję, że wybaczy mi. Pojedziemy coś zjeść. Gdzie zjemy? W Pais. Ważą świetną kawę. Sernik w Pais też daje radę. Nie trawię laktozy. No to wegańskie lody z awokado. Dobrze znasz miasto? Dlaczego pytasz? Tak po prostu. Lubię to miasto. Night City nie da się dobrze poznać. Zawsze zaskakuje czymś nowym. To prawda. Ale jej głowa latała przed momentem. Tak więc... jedziemy. A, widzę, nawet mogę pominąć ten fragment. To zróbmy. A, ale zwroty robi. Weź Stevensona i zajmijcie dla nas stolik. Chcę zamienić kilka słów z naszym autostopowiczem. Aha, czyli ze mną. W sensie... Zaczekaj, chcę porozmawiać. Co sądzisz o naszej gwieździe? Szczerze? Facet ma nie po kolei w głowie. Też tak uważam. I wiesz co? To bez znaczenia. Jeśli uważasz go za wariata, to dlaczego jest dla ciebie taki ważny? Ma coś, co w dzisiejszych czasach jest bardzo rzadkie. I przez to bardzo cenne. Jest autentyczny. Serio. W swoim obłędzie głęboko wierzy w to, co mówi. Idealny aktor braindance'ów. Tak. I nie można tego spierdolić. Joshua Stevenson jest dla mojej wytwórni żyłą złota. A rozmawiamy o tym, ponieważ? Mieszasz mu w głowie. Sprawiasz, że Stevenson wątpi. Psujesz perfekcyjnego aktora i moją inwestycję. A... Dlatego zapłacę ci dwa razy więcej. A ty dyskretnie się ulotnisz. Nie zgadza się. Nie zgadzaj się, tak? Nie. Chyba nie zrozumiałeś mojej oferty. Zrozumiałem. Wejdźmy już do środka. Nieźle, jak na gównianego złodzieja. Drażnią mnie takie korpo zdziry. Jasne, ale lepiej na nim uważaj. Może chcieć się odgryźć. No, masz rację. Hmm.
nie będziesz miał okazji do ucieczki. Czapa cię nie ominie. Nikogo nie obchodzą twoje przekonania. Zamów coś dla nas i przychodź, weź głęboki oddech. Twardy orzech do zgryzienia z tego Vasqueza. Prawda. Jest wierny swoim przekonaniom. Vasquez jest z gliną z powołania? Urodził się do tej roboty. Musisz mieć na niego niezłego haka. Wytwórnia należy do korporacji. W przeciwieństwie do ciebie, Vasquez nie chce sobie robić wrogów. Pogadajmy o czymś innym niż religia. Josh, to twój wieczór. Sam nie wiem. Przez lata nie rozmawiałem z ludźmi. Co zazwyczaj robisz, żeby się wyluzować? Nie wiem. W sumie... lubię filmy i braindance'y. Ponoć zrobili remake Badlands Raid. Oryginał był dużo lepszy. Skończ już z tymi pytaniami. Stevenson nie może się teraz rozpraszać. Nie wiem, czy widzisz, ale ja i Josh rozmawiamy, więc odpierdol się. Co, proszę? Nie, to ty się odpierdol. Ten człowiek stworzy jutro dzieło życia. Musi się skupić, żeby dobrze odegrać swoją rolę. Wiesz dlaczego? Bo nie dostanie drugiej szansy. Josh? Chciałbym się już położyć. Twoje zlecenie właśnie się skończyło. Nie martw się, dostaniesz swoje pieniądze. Żegnaj, Vi. Co, koniec? Zajebiście to rozegrałeś. A co ty myślisz o tym wszystkim? Facet jest pojebany, a korporacja na nim żeruje. Szkoda go. Nie. Możemy jeszcze długo o tym rozmawiać, ale co to zmieni? Korporacje będą się na takich bogacić, a biednym dalej zostaną mrzonki. Gdzie się podział Johnny Buntownik? Powiem ci jedną rzecz. Tamten facet jest prawdziwym buntownikiem. To w końcu jest zaburzony, czy jest nowym mesjaszem? Ja jestem zaburzony, ty jesteś zaburzony, cały świat jest w chuj zaburzony. Ale jeśli ktokolwiek może zbawić świat, to właśnie szaleńcy. Bóg istnieje? Jak sądzisz? O kurwa! Serio? Kurwa, o co ci chodzi? Czy naprawdę umarłeś i zmartwychwstałeś? Zastanawiasz się, czy konstrukt może zostać zbawiony? Prawda jest taka, że ja rzeczywiście wstałem z martwych. I co to niby było, cud? O, a to ciekawe. A może też uważasz się za mesjasza? Nie mam pojęcia, co to było. Tak samo jak ty. Ja wiem, co cię przywróciło do życia. Korporacyjna technologia. Tylko tyle. Jeśli ktoś jest prawdziwym mesjaszem, to nie ty, ale Saburo Arasaka. A jednak gdybyś go spotkał, posłałbyś mu kulkę między oczy. Ty padasz przed bogami na kolana, a ja ich zabijam. To nas właśnie różni. Tylko na tak. W ogóle nie myślisz o konsekwencjach bycia konstruktem? Czy tak naprawdę już umarłeś? Czy umrzesz dopiero, gdy wymazana zostanie twoja ostatnia kopia? Czy pójdę do cyfrowego nieba? Nie. Raczej do cyfrowego piekła. Ale tak. Jeśli istnieje życie po śmierci, to czy Silverhand już jest w zaświatach, a ja rozmawiam z jego epitafią? Nie myślę o tym. Dla mnie jestem sobą. Nie ma zaświatów i zmartwychwstania. Jest tylko kopiowanie świadomości. To był dziwny dzień. Ale czas wracać do rzeczywistości. Chodź, mamy coś do załatwienia. Widziałeś już wszystko w Night City? Odkryj sekrety Dogtown. Tak głośno tutaj. Lina Marina Show. Nowe odcinki. No dobra.
Uda się na bazar Chapatown. Nie. Żaden Chapatown. Tylko... Ile mamy tu czasu? Jest pewno pół godzinki, tylko nam wyszło. A może coś jeszcze zrobimy? Tu raczej nic nie zdołam. Co to jest? Też mnie to nie interesuje na ten moment. Najstarszy rodzaj ludzi zaraz po korpach. Najgorszy. To ci, którzy... Uda się do megabloku H8 po południu. No dobra, zróbmy to. Teraz tak. Musimy pojechać tu. A tu jakaś stacja metra to jest? W pobliżu? Chyba nie ma, ale jest pineska. Ale cię widzę. Dobra. Żeby szybsza podróż była. Zrobimy to zadanie. Jeszcze. Chciałem się dać. Nie robiłeś czegoś takiego. Pomyśl sobie, że będziesz robił to, co zazwyczaj robi lalka. Jesteś w tym dobry. Fajnie, że jednak jesteś. Przemyślałam to wszystko jeszcze raz. Mieliście rację. Są takie momenty, kiedy jedynym sensownym argumentem jest kop w jaja i kula między oczy. Wiesz, jak się dostać do Hiromiego? Mam to rozpykane. Ściągnęłam plany budynku. Niekompletne, ale widać na nich penthouse. Najlepiej będzie dostać się tam z poziomu technicznego. Tam jest przejście. Gdzie jest Majko? Na spotkaniu z Hiromiem. Poszła, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Zatrzyma go tam, dopóki nie wejdziemy. Pamiętajcie, musicie w pełni polegać na chipie behawioralnym. Nie ma miejsca na zastanawianie się, zdajcie się na instynkt. Sekunda zawahania może was słono kosztować, jasne? No dobra. Ruszamy? Jasne. No dobra. Ale nie musicie przeze mnie przenikać. Oczywiście z windy korzystać nie potrafią. Nie, czy umieją? Nie umieją. Obsługa techniczna. Wy dwoje ruszacie zaraz po nas, prosto do chmur. Kurwa, nareszcie. Uważaj na gangusów, czasem się tu kręcą. Zgodzące połączenie? Jak to jest? Na to jest i co to było? Muszę się podłączyć do panelu, tam po drugiej stronie. Zajmiesz się nimi? Bądź gotowy i szybko. Jancza. Jestem
kurwa żołnierzem, a nie złotą rączką. O, tamten ma czaszkę i ten ma czaszkę. Niedobrze. Dobra. A, tam kurde miałem. Podnieść ciało. Jeszcze dupek jest. Znowu mam haluny? Zobaczą nas, chowaj się! Dobra, co my tu mamy? E9DB, 1C. E9DB. Tu jest. 1C jest. To. Co my tu dalej mamy? DB. A, 1C. DB. What? 1C. Nic nie ma. Dobra, wyjście. Nie chowaj się! Coś tutaj jest. Wszystko jest git. Dobra, jeszcze raz. Gdzie cię wzięło? Porozmawiaj. Teraz tak spokojnie idzie. Wszyscy są już na pozycjach? Tom i Roxy powinni już być w chmurach. Na znak Majko zaczynamy. Oni uderzają w ochroniarzy, ty zdejmujesz Hiromiego. Ale najpierw musisz się dostać do penthouse'u. No dobra, to idę. Windę masz po drugiej stronie. Trzymaj się. Idziemy. Gdzie ta winda? Aha. O to windę tu chodzi chyba w ten sposób. Nie, zaraz, to są rury. Wezwij windę, wyłączone. What? Nie
Nie tak za wysoko. W tym wypadku wydaje się niemal pewne, że podpisanie nowego traktatu akcesyjnego z Unią stanowczo poprawiłoby niespokojną sytuację w mieście. Jak tam sytuacja? Weszliśmy do chmur. Kto idzie na piętro? Ja się zajmę parterem. Tom bierze górę. My jesteśmy gotowi. Jest jakieś, witam Państwa, Jillian Jordan. Zapraszam na wiadomości ze świata w N54 News. No, niestety nie ma takich Western informacji. Okej, jestem na dachu. Zeskocz na balkon. Tylko uważaj, dobra? Nikogo tu nie ma. Dobra. Teraz! Mówiłem, że pracy mam dużo. Whoopsie. Nie, nie czekaj. Nie chcę kurwa żadnej kolacji. Wszystko co ugotujesz i tak smakuje. Znajdź wejście do mieszkania Honeya. Też cię kocham. Uruchomili alarm. Spoko, nie na długo. CEO osobiście będzie testował. W Wielkim Kanionie. Na górę mam wejść tam. Sprzedaż ostatnio mi siadła i tyle. Przyjmij kontrolę. Odwróć uwagę. Co jest? Tu turma idzie. Mam nadzieję, że on nie będzie tu właził. Bo jeżeli będzie, no to nie będzie dobrze. Ja pierdzielę. Co oni tam mają? Aha, i spokój jest. Super. Kurwa! Na moim co? Piętrze czysto! Zabiłam wszystkich! Zabiłam. Ja też! Idźcie przed kamery do pomieszczenia ochrony. Czułam, że narobisz mniej zamieszkań. Całe szczęście, że siedzą w wirtualu, bo już by było po zabawie. Zawsze lubiłem kobiety, które potrafią docenić czyjeś starania. Ta jest wyjątkowo milutka. Ja też jej nie lubię. Za bardzo się stara. Trzeba było odwołać ochroniarzy. Poszłoby łatwiej i szybciej. Nie mam takich uprawnień. Jeszcze. Dlaczego tam jest trzech typów? Co ona kombinuje? To jest nasz cel. Hiromi Sato. Co oni oglądają? Demo kandydatki na nową gwiazdę chmur. Sama ją wybrałam. Zastąpi Evelyn. Mam nadzieję, że okaże się mądrzejsza. Jeszcze nie masz uprawnień? Widzę, że jesteś bardzo pewna swego. A co może pójść nie tak? Jesteśmy dokładnie tu, gdzie mieliśmy być. Pójść może wszystko nie tak. Kim są dwaj pozostali? To dla nich jest nasze małe przedstawienie. Hiromi odpowiada przed nimi bezpośrednio. I teraz muszą zobaczyć, jak zdycha w kałuży własnych szczyn. Umawialiśmy się na coś innego. Patrz na moją twarz, widzisz? Przyjrzyj się. Widzisz, jak bardzo mnie to nie zaskoczyło. Znam Tigersów.
Dla nich władza wiąże się z siłą i z bezwzględnością. Tylko to zadziała. Maiko... Zaraz ich odłączę z wirtuala. Nie będą zadowoleni, gdy się nagle obudzą. Muszą dostać w zamian równie dobre przedstawienie. Jasne? Maiko, nasz plan nie zakładał obecności świadków. Zakładał pokazówkę, tak? Pokaz wymaga publiczności. Ja najlepiej wiem, jak to powinno być przeprowadzone. Po prostu mi zaufaj. Naprawdę dobrze to przemyślałam. Oj, chyba nie. Co mi się kompletnie nie podoba. Za późno na te refleksje. Tom i Roxy już zrobili swoje. Wasza lalkowa rewolucja już jest faktem. Teraz możemy albo wygrać wszystko, albo przegrać wszystko. Krótko mówiąc, chcesz zająć miejsce Hiromiego. Nawet jeśli to będzie oznaczało przystąpienie do Tigersów? A jak inaczej mam obronić wyzwolone chmury przed innymi gangami? Rób swoje. Parker, to nie jest. Co tu się dzieje? Kto to? To jest żywy dowód na to, że Hiromi Sato jest skończony. Ten najemnik raz już zakłócił spokój gości chmur. Zamordował Oswalda Foresta. A teraz wdarł się tutaj, do prywatnego apartamentu pana Sato. I to nie wszystko. Oto do czego jeszcze doprowadziła nieudolność Hiromiego. Co do kurwy? Długo przyglądałam się nieporadnym poczynaniom Hiromiego Sato. Ale teraz chyba oczywistym jest, że jego czas się skończył. I co ona odpierdala? Chmury potrzebują zmiany kierownictwa. Chwila. Maiko, chyba trochę się zagalopowałaś. Widzę, że nie wszystko macie dogadane. Musisz ich unieszkodliwić. Przecież o to nam chodziło. Hiromi musi odejść. To już słyszałem. A co potem? Wyrżniecie wszystkich klientów i lalki będą ruchały siebie nawzajem? Chmury nie potrzebują szefów. Lalki będą dbały o klub i o siebie nawzajem. Vi, chyba się trochę pogubiłeś w sytuacji. Ja zastąpię pana Sato. Ja nienawidzę chaosu i pierdolonej anarchii. Ja nad wszystkim zapanuję. Nie potrafisz zapanować nawet nad jednym najemnikiem. Hiromi odpowie za swoją nieudolność. Później. Natomiast wy odpowiecie za impertynencję teraz. Sam cię zapierdolę! O! Bo tak, adrenalina wchodzi na pełnej kurwie! Co ty sobie myślałeś? Wiesz, co się teraz stanie? A, stanie się najlepsze. Ja ich nie atakowałem, oni mnie zaatakowali, więc wybacz. Co takiego się stanie? Oni się zemszczą! Właśnie zamieniłeś chmury w tykającą bombę! Próbowałaś wszystkich przekręcić, co? Podpięłaś się pod zryw Judy, udawałaś, że chcesz pomóc. A tak naprawdę chciałaś tylko wsadzić tyłek na stołek Hiromiego. Dokładnie. Brawo! Z jednym tylko nie trafiłeś. Ja to dalej mogę zrobić. Nikt mnie nie powstrzyma, ani ich trupy, ani twój! Dobra, Vi, wynoś się stamtąd. Cholera, chciałaś, masz. Na najniższym poziomie. Tamtędy trafisz do windy. Ej. Dobra, tędy chyba muszę iść. Po schodach. A to co to jest? Komponenty wytwarzania przedmiotów, auto, dolary. Jak ja żem to ominął. O, ten też jeszcze coś tu ma? Co to jest? Jakaś broń. Nowości prędensowe. Tom i Roxy już są bezpieczni na zewnątrz. Nikt ich nie ścigał.
Zjedź na poziom ulicy. Będę czekała przy stoiskach z żarciem. Ulica, czyli park. No dobra. Kurwa mać. Nie mogłam się tego spodziewać. Pewnie planowała to od początku. Od momentu, kiedy do niej przyszliśmy. Ja pierdolę, ale byłam głupia. Czy to ma jakieś znaczenie, co ona planowała? Ważne, że osiągnęliśmy cel. Chmury należą teraz do lalek. Masz rację. O to nam przecież chodziło. I ty to sprawiłeś. Dziękuję. Proszę. Do zobaczenia, Vi. Do zobaczenia. Do zobaczenia, Judy. Dobra, za to nie mamy załatwione. Szybko się przemieściła, widzę. A nie, tam jest. Dobrze, a ja tymczasem, dziennik, weźmiemy teraz zadanie z DLC. Tylko teraz które? Zasady gry. Tak, to może nie, a może to? Zobaczmy, co tu nas czeka. Dobra, jak to daleko jest? 2 kilometry. Dobra, przejedziemy się. O, to jakiś pomnik w ogóle jest. Okej. No dobra. Każe mi iść tutaj. Nade mną droga. Dobra, wejdźmy sobie tutaj na... O, dalej. Okej. Okay. Aha, to jakaś blokada w ogóle jest. A możemy samochód jakiś wezwać? O, może motocyklem się przyjedziemy. Skąd on przyjedzie? O ile tu w ogóle dojedzie? Chyba raczej nie dojedzie. No nic. Dobra, ale tu już coś powinno... Ale pada deszcz zresztą. To może motocykl nie za bardzo. Oczywiście ten pojazd. Jest. Dobra, jedziemy. Jakże bym się zdziwił, jakby coś tu przyjechało. Zmiana kamery, wyciągnij broń. Alt. I po sprawie. O, jeszcze jeden. Jeszcze ktoś? Gwiazdych nie mamy. Dobra, uzbierajmy co nasze. Pana. Basilisk jest gotowy. Chcesz się przejechać? Jasne, dobra. Zaraz tam będę. Kurwa, jest zajebiste. No, właśnie słyszę. Dobra, przejdziemy się, ale na pewno nie w tym odcinku raczej. To jest pewne. Ajajajajaj. Się podpaliłem. Dobra, mam nadzieję, że już żadnych niespodzianek nie będzie. Jak mam teraz jechać? Kogoś przejechałem. 0211 Westbrook. Proszę o potwierdzenie. Stoję przy Silk Road West. 3 minuty i jestem.
Ale jak znowu komuś zapchał się odpływ basenu, to rezygnuję. Dobra, spokojnie pojedziemy. Policja! No strzelasz do policji! Nikt nie strzela do policji. A, już 3 gwiazdki mamy. Dobra, będę chciał... Oho, mamy nowo... to... Służby. O. Co jest grane? Niedobrze. Teraz trzeba uciekać. Podejrzany przemieszcza się pojazdem. Wysyłam dodatkowe informacje. Jestem ciekaw, czy tu można zgubić jakoś ten. A, ten też ma chyba widzę amunicję jakąś. Się uda gdzieś ukryć? Tam klina idzie. Zobaczymy. Jest chyba torowisko kolejki. O! A ciekawe. No dobra. Skończyło się. O! Ta kolejka tak ciekawie wyjeżdża. Dobra. Podejrzewam, że ci goście nie są nastawieni dobrze. Pierdzielać. Do jednostek Santo Domingo. Mamy zgłoszenie. Przyjmuję centrala. Szybkie te zgłoszenia są. Dobra, jedziemy. A, nie w ten kierunek. Czy się otwierają same? A, i tu w prawo.
Ja pierdzielę, gliniarze. Aha. Nikt mnie nie goni, super. Jeszcze taka pogoda. I 8 km, tak mam tu jechać. Dobra, chyba dobrze jadę. Schodzimy na 01, powtarzam. Schodzimy na 01 w sektorze. Czyli poszukiwania odwołane. Mamy 2,5 km. Kurde, nie tu mnie prowadzi co trzeba. Ja pierdzielę. Właściwy moment. Nie to. To miało być. A tak, bo powiedziałem, że będę, więc... Okej, rozumiem. Nie te zadanie miałem zrobić. Już prawie byłem w takim układzie. Byliśmy, niepotrzebnie tędy jechałem. To co tu jest? Jaj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 
Człowieku, wybacz. Tu winiarze stoją. Teraz tak, w lewo. Pierwsza w prawo. Dobra, już chyba będzie blisko. Widzę, na piechotę mam iść. Co tu mamy? Nowe życie, stare parówki. Chyba do kogo wy się modlicie? Okej. A to co? Break out, hot dogs. I tutaj zapraszam najlepsze hot dogi u Billa. Okej, czyli to chodziło o te parówki pewnie. Gdzie zgubiłeś Charlesa? Został w mundurze.
Ode mnie trzyma się z daleka. I dobrze. Bill, co się stało? Wylali cię z policji? Sam odszedłem. Miałem dość. Nerwy, napięcie, ta akcja z Dodgerem. Ze stresu miałem ciągłe problemy żołądkowe. Bez szczegółów, Bill. No właśnie. Ściągnąłem cię tu, bo dzięki tobie odmieniłem swoje życie. Chcę jakkolwiek się odwdzięczyć. To niewiele, ale weź te pieniądze. Bill, co? Ty nie wygłupiaj się. Tobie i Steli bardziej się przydadzą. Na pewno? No dobrze. Dobry z ciebie człowiek, Vi. Dziękuję za wszystko. Ale pachnie. Mogę zobaczyć menu? Dla ciebie wszystko. Z jaką parówą? Co my tu mamy? Zaraz, co tu jest? Wojskowe recyrkulatory kwasu mlekowego. Okej. Okay. Nikola Sakura. Nikola Fire. Nikola Blue. O, Blue to można pić. Nikola. Hound Duck z parówką chili. Z kabanosem premium. Z parówką serowo. A to chyba zwykły. Aj, to jest w ogóle wege. A niech będzie to. Potwierdź. Gdzie on tutaj jest? To. Włącz, sprzedaj. Nie, ja nie chcę sprzedawać. Budka z hot dogami? Myślisz, że to dobry pomysł? Teraz budka, potem restauracja. Pierwszy krok do nowego życia bywa trudny, nie? Ale trzeba go kiedyś postawić. Czekajcie, tu jeszcze te blue bym wziął. Niech będą dwie. Okej. Okay. Teraz tak. Ekwipunek. Tak, wiem, kask mam taki, że... A no, pokada mi co jest. Plecak. Gdzie tu jest... To jest blue? Nie, to nie jest blue. Gdzie to jest, co ja kupiłem? To nie to... Też... Tu chyba powinno to być. Blue widzę jest. Użyj. Okej. Okay. A ten hot dog gdzie jest? Co ja z nim zrobiłem? Oddałem? Spalić. No dobra, myślę, że to trochę będzie dłuższe zadanie. Ale widzę takie króciutkie. Więc wybierzmy kolejne. Może teraz ta po czwarka wygląda na bardziej zaawansowane. Tędy. Wsiądźmy do samochodu. Przejdziemy 1,5 kilometra. Aj. Za głośna ta muzyka. Co tu my mamy? Wydostań linę przy... Kurde, przy... kolizjach tych samochodów, one się strasznie jakoś dziwnie zachowują. Masz za dużo czasu? To mi się wydaje też nie jest dopracowane w takim układzie. Bo raczej tak trząść się nie powinny, tak jakby się po prostu kolizje gryzły. Nic ci nie zrobiłem, a że cię wciągnęło pod samochód, to już jest inna kwestia.
Zaraz, coś źle jadę. To nawet niezły samochodzik się trzyma. Tędy. Światła widzę są nad klapą bagażnika. Te boczne się... To jest czerwone, to jest białe. Inspiracja tymi samochodami też jest niezła. O, nie, dobrze jadę. Los Osos. Się kurde rozpędza 120 na godzinę i to chyba jest jego maksimum. Gdzie ja tu mam skręcić? Tu chyba tak. Uwaga, tutaj Kurt Hanson. Mam dobre wieści. Pewna prezydentka odnalazła się cała i zdrowa. Jestem w Waszyngtonie. Zapewne od No dobra, tutaj to w miarę spokój teraz jest. Więcej widzę pojazdów się tu pojawiło. Dobra, i tu trzeba się dostać. Zaparkujmy tu. No, parkowanie na piątkę, można powiedzieć. Oczywiście to była ironia, żeby nie było. A panowie na kogoś czekają? Czuczu, jeszcze jedna rzecz. Czy ja jestem w stanie wytwarzać amunicję teraz? Nie, zablokowane, to mogę. Moment, co ja tam kliknęłem? Tu nie mogę i tu nie mogę. No dobra, super. Trochę tu cicho. Brain Porium? Co ja mam tam na górę się dostać? Dobra, to pomogę ci z kablami. To jest czy wyżej, wyżej. Jak po włamaniu. Trzymaj palec na spuście. No dobra, Johnny. Znajdź linę malinę. Jest asortyment nagrań. O matko. Adam Smasher. Mało istotny chyba jednak. Widzę, jestem ze mnie to trzymasz! Kiedy chodzi mi po spadały spadkowki! Ludzie z wytwórni już cię szukają. Każdego dnia tracę miliony. Miliony! O chuj tu chodzi? Dokładnie, o chuj to chodzi. Ten zwyrol trzyma mnie pod kluczem jak chomika.
jestem Lina Marina, księżniczka z Doctown. Wyciągnij mnie stąd, a może dam ci się zaprosić na kolację? O, w mordę. Szczęśliwy dzień. No już, bolec. Nie gad mi się na cycki, tylko daj w łeb temu Fagasowi i wieź mnie do domu. Zamknij się, głąbie! Ja pierdolę, znowu jakiś ten pojeb. W kabinie to Tul, mój kumpel i wspólnik. A mnie się wydawało, że my mamy pojebany układ. Chodźmy na górę, zanim on się rozkręci. Wszystko ci wyjaśnię. Nie wygląda to dobrze. Lepiej, żebyś umiał wyjaśnić, czemu trzymasz biedaka pod kluczem. Boże święty. Powinnam poprzeć nagranie, to kurwy nędzy! Rozdupczysz mi zasięgi! Miluj się, fraje. Ekipa już mnie szuka. Odwróć do mnie z tej pieprzonej dziury. Ale tu się wyprawiają rzeczy. Tul jest fanem Liny od dawna. Śledzi na bieżąco wszystkie jej nagrania. Parę dni temu mieliśmy skok napięcia w sieci, kiedy był podłączony do projektora. Wiesz, jak to jest w Doctown. Kopnęło go po synapsach i Braindance wkręcił się trochę za mocno. Usrało mu się, że rzeczywiście jest Liną. No i odtąd zachowuje się jak ona. Skoro już wlazłeś na ten pierdolnik, to może miałbym dla ciebie małą robótkę. Co to za osóbka, ta cała Lina? Kręci braindance'y. Akcyjny content w landrynkowym opakowaniu. Wozi się z gangiem, pieprzy z DJ-ami, ćpie designerskie dragi i pruje z automatu po karoserii drogich aut. Rzeczywiście dziwna sytuacja, ale co mi do tego, nie jestem Reaperem. Co do ciebie, dobrze zapłacę, jeśli załatwisz dla mnie jeden drobiazg na mieście. Chodzi o to, żeby skapitalizować obecny stan rzeczy, kumasz? Nie. Sklep ledwo ciągnie, nasze nagrania się nie sprzedają. Masz pojęcie, ile płacimy za wynajem? Ta pieprzona głowa wygląda zajebiście i ściąga wzrok. No, ale nie czarujmy się. W Doctown nie ma ludzi z pieniędzmi. Mój czas kosztuje. Biorę poważne zlecenia i kasuję poważne stawki. Od razu widać, że jesteś ostrzelany. Właśnie kogoś takiego szukam. W grę może wchodzić mierzenie się na kutasy z gangusami. Na kutasy z gangusami. O, mordo jeża. Dobre. Gangusy. Rządzo. Twój kumpel stracił kontakt z rzeczywistością, a ty chcesz na tym zarabiać? Błagam. Czy ja u ciebie zamawiałem szkolenie z etyki w biznesie? Nie dramatyzuj. Ja muszę zostać z Tulem. Pilnować, żeby mi się tu nie zabił albo czegoś nie porozwalał. Ty pojedź po Linę i ściągnij ją tutaj na nagranie. Zrobimy kolab pod tytułem Lina spotyka sobowtóra. Aha. Lina dostanie content na odcinek, a sklep promocję i followersów. Win-win. Lina może nas olać. W końcu jest gwiazdą, musi dostawać dużo takich propozycji. Pewnie ma force jak Beduin piachu. Nie, wcale nie. Pozuje na wielką gwiazdę, bo to się sprzedaje. W rzeczywistości wciąż czeka na swoją wielką szansę. Nie boisz się, że Tulowi już tak zostanie? Spokojnie, nic mu nie będzie. Ludziom czasami odpierdala po braindance'ie. Nie takie rzeczy widziałem. Bardziej boję się trepów Hansena, którzy się zjawią po czymś. Bo na razie zarabiamy jak kurwa z zapaleniem pęcherza. Dobra, sprowadzę Tulinę. Potrzebuję tylko jej adresu. Wysyłam. Jak nagranie wypadnie fajnie, odpalę ci coś ekstra. To kuloodporny plan. Co może się nie udać? Co to za osóbka, ta cała Lina? Aj. Kręci braindance'y. Dobra, akcyjny wiem. Akcyjny content w landrynkowym wozi się... Dobra. Nic nowego. Temu biedakowi trzeba pomóc, a nie filmować go jak małpę w zoo. Jakbyś się do tego zabrał?
Odezwij się może do Reapera. Albo do kogoś, kto zna się na braindance'ach. Judy się zna. Dobra, co tu jest? Napisz do Wiktora z prośbą o opinię w sprawie Tola. Opcjonalne. Napisz do Judy z prośbą o opinię w sprawie Tola. Opcjonalne. O. No dobra. Jeżeli chodzi o te breakdance, no to chyba raczej Judy by była najlepszym rozwiązaniem. Dobra. Słyszałaś o takich przypadkach, żeby po odłączeniu od wieńca użytkownik breakdance'u utnął w tożsamości bohatera nagrania. Bądź czysto hipotetycznie w skali od 1 do 10. Jeśli po otrzymaniu... muszę w to. Szybko odpisuję przede wszystkim. Dlaczego pytasz? Co się stało? Dobra, mój znajomy miał wypadek. Skok napięcia w sieci przeciążył jego wieniec i usmażył elektronikę. Odkąd się to wydarzyło, facet cały czas myśli, że jest gwiazdo ze szpuli, którą wtedy odżywał. Zdarza się tak czasami przy awarii sprzętu, czasami przez nałogowe młócenie breakdance'u. W naszym świadku mówi się, że taki biedak złapał napalenie. Jeśli samo nie ustąpi, trzeba zastosować technikę szpagatu. Okej. Pokażesz delikwentowi jednocześnie coś, co jest dla niego osobiste i coś, co reprezentuje jego przybraną osobowość. Na ogół wystarcza, żeby typ się otrząsnął. No dobra. I to jest tyle. Możemy też się od razu do Wiktora napisać. Z tej drugiej perspektywy. Napiszmy to samo. Nie ma dnia, żebyś nie wlazł w jakieś gówno, co? Nie ma. Cóż, nie jestem psychiatrą, ale pamiętam jeszcze co nieco ze studiów. W literaturze nazywa się to tożsamość indukowana i była powszechną przypadłością w latach 50., kiedy używano wieńców starszej generacji. Do tej pory żyją pacjenci, którym nie udało się wtedy pomóc. Przypadki były na tyle częste, że dobrze je opisano. Farmakologia okazała się bezsilna, natomiast wysoką skuteczność wykazała terapia przy użyciu tysanonsu poznawczego, stawiając pacjenta w obliczu dowodów podważających jego przekonania, udawało się doprowadzić do ich uchylenia. Warto tylko pamiętać, że chory w tak niestabilnym stanie przejawia wysoką plastyczność psychiczną. Jest podatny na sugestie i manipulacje. Trzeba bardzo uważać, co się mówi do takiej osoby, bo każda informacja może zostać wzięta za dobrą monetę i inkorporowana jako składnik tożsamości. Okej. Shank. Brendensa Klina wychodzi na tępą dzidę, ale podobno na żywo to łebska dziewucha i targuje się jak stary fikser. Z drugiej strony powszechnie wiadomo, że jest łasa na hajs i desperacko liczy na przełom w karierze. Spróbuj to wykorzystać, żeby skroić pod nią bajer. Okej. Dobra, zamykamy. Znajdź przedmiot o osobistym znaczeniu dla Tola. Opcjonalne. Ja mam niby to znaleźć. Ojojojojojojojojoj. Ups.
No to żebym się skoczyło. Gdzieś to jakieś walki słyszę. Dobra, ta lina gdzieś jest tu. No to co to słychać? W podziemnym światku. Dobra, gdzie tu mamy? Na dół chyba mamy zejść. Gdzieś coś pierdykło, ale nie widzę żadnej czerwonej łuny. Wspominam przy takim skoku używać kolejnego skoku, żeby złagodzić upadek. Idźmy tędy może. Krzyki. Ja pierdziele, co tu się dzieje? Nie uwierzysz, co ten chujek powiedział. Przedni właściciel to nim tylko w weekendy po nosołki jeździ. No dobra, teraz pytanie, czy tu tak normalnie sobie wejdę? Czy to jakiś obszar jest zastrzeżony? Na razie na to nie wygląda. Ponuro trochę tu. Trochę niebezpiecznie. To jest kto? Nawet nie można zobaczyć. Uważaj! Weź ich stąd wymieć, bo tam księżniczkę ukradną. Najpierw do nich zagadam. Może to kumple Liny. Dobra, co to jest? Przekonaj gangusów, żeby sobie poszli. Opcjonalne. Znajdź przedmiot. A, dobra. Pozbądź się gangusów. Może tak. Zaznaczmy sobie ich. Bo różnie bywa. Co tu może być? Znudziło ci się oddychanie prostym nosem? Szoruj stąd. Fajna chałupa. Kto tu mieszka? Chuj ci do tego. W tył zwrot i naprzód marsz, kolego. No to nie będzie tak wesoło. Obstawiłem bańkę na loterii ciał. I wiecie co? Brakuje waszej czwórki do szczęśliwego numeru. Nie żyj! Masz przesranę! Jak cię jebnę! Chyba tak. Powinno być. Chyba zbieramy to. Komponenty, scenariusze jakieś, dobra. Ciało rozwaliło. No dobra, czemu mi każe gdzieś tam iść? 500 metrów. To tu co, tu nikogo nie ma? Nie ma jej.
Zaczekamy. Zaczekamy. Coś ciekawe... Prowadziło mnie gdzie indziej w ogóle. Kurwa! Tego jeszcze brakowało, żeby się te głąby powystrzelały. W połowie sezonu! Aha, lina idzie. Przynajmniej zgrywaj ważniaka. Sypnij jakimś grypsem z branży. Błagam cię, nie sufleruj mi. Jasna cholera. Widziałeś, co tu się stało? Już tak leżeli, jak przyszedłem. Musieli znaleźć się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Przykro mi, jeśli ich znałaś. Jezu, ale chryja. Muszę zadzwonić do Melanie. Niech otworzy nabór. No nic. Chcesz autograf? Powiedzmy jej po prostu, jak się sprawy mają. Tul miał wypadek, cierpi na urojenia, a spotkanie z Liną może mu pomóc. Jak dobrze poszuka, to może znajdzie w sobie jakieś ludzkie uczucia. Proszę cię, ta dziewczyna przepoczwarzyła się w produkt medialny. Produkty nie mają uczuć. Hej, pobudka! No grochem o ścianę, jak do producenta. Jestem headhunterem wytwórni BD Syndicate. Masz cholerne szczęście. Chcemy zaproponować ci angaż. Na początek zrobimy pilot nowej serii. Jeśli chwyci i będziesz mieć fajną chemię ze współgwiazdą, lecimy z produkcją. Typie, zwolnij! Może jestem łatwa, ale nie jestem tania. I zawsze kasuję zaliczkę. Żaden problem, przelewam. Wow. Wiesz, jak zrobić wrażenie, co? Rozumiem, że mamy umowę. Jasne. Przyniosłeś scenariusz? To ma być improwizacja. Zagrasz na wyczucie. Wysyłam ci adres. Spotykamy się wieczorem na miejscu. Shank, producent, będzie tam na ciebie czekał. Dobra. To ja lecę do domu, ogarnę się i zrobię pazurki. Papatki! Dobre. Zrobię pazurki. Dobra. Shank. Mamy jo, jestem kurwa rekinem biznesu. Gratulacje, mordeczko. Dam znać, jak Lina dotrze i wbije jej na nagranie. No dobra. Zajedźmy schodami. Tu widzę motor, ale na niego się wsiąść nie da. Tego samochodu też się nie da. Statyczne. Co tu jest? Takemura. Dobre Yakitori Night City. Tempura Night City tanio. Smaczny ramen. Czy w Night City da się cokolwiek zjeść? Takemura nie korzysta z wyszukiwarki, tylko wysyłasz mi wiadomości. Co za... Przepraszam za pomyłkę. To ten przeklęty interfejs albo wirus. Dobra, mam parę pomysłów, jeśli jesteś głodny. O, może to naleśniki, niech mu polecę. Nie jestem jeszcze... Co? Nie miałem jeszcze okazji spróbować, ale obawiam się, że nie jestem mile widziany w tej restauracji. A, no tak, okej, rozumiem. To kto? Co to jest? Obrażenia? Nie wiem. Mniejsza z tym, niech z tych kłopotów na razie. Ludzie jakoś tu się dziwnie... Jakieś majaki mają, czy co?
Poczekaj do jutra na wiadomość od Shakin. Aha, aż od jutra. To chyba tu jest coś takiego jak przewijanie czasu. Chyba z tego skorzystam. Chociaż jest godzina 34. Coś by to kurde jeszcze człowiek zrobił. A to co to ma być? A, to samochód jest. To może to zrobimy? A, to jest motor. No, nie widzisz mnie. U ciebie wszystko w porządku? No to lecimy. Sprawdź te koordynaty. Wstanę ja się tu stąd? Kuźwa. Tacy chcą się wydostać. Czy tu? Dobra, chyba się już udało. Coś cię śleci, ale nie, to księżyc. Dobra, załatwimy to zadanie, przynajmniej jedno. Fajnie. Tego się nie spodziewałem. Szykuj się na impact! Coś mówiłaś? Nie mogę się leczyć. Ja pierdolę, no. Lecz się, lecz się. Łoś, ty cholero. Sorry. Nie gonią mnie już? Nie, na motocyklu to jest przesrane. Cały czas walkę, to też... A, policja teraz chyba. Wow.
nie takie proste, widzę, jest. Gdzie ja mam tu jechać? W lewo i tu w prawo. Kurwa. Dobra, opuść pojazd. Porozmawiaj. Busan, Korea. Widzisz tego skurwysyna? Znów zgasł. Piękny, ale do niczego się nie nadaje. Na szczęście u ciebie jest na odwrót. Hmm? Słucham? No już, zdroczę się tylko. Chodź, nie będę sterczał jak chuj na deszczu. Kurde, jakie autko niezłe. Taki DeLorean. To też jest kradzione? Kradzione? Ranisz me serce. Mów wprost. Co ty kombinujesz z tymi autami? Lubisz szybkie piłki? Ja też. Po pierwsze, auto od ciebie mogłoby być w lepszym stanie. Każda rysa to moja strata. Dwa, auta są na handel. Trzy, Dogtown jest pełny okazji, a ja lubię okazje. Cztery, nie lubię słowa kombinować, wolę kreatywność. Problemy z instalacją elektryczną w Mizutani Xeon MZ2 to najczęściej efekt błędów generowanych przez komputer pokładowy. Mogę pomóc. Momencik. Szanujmy swoje granice. Są tematy, w których skrótów nie uznaję. Na przykład moda, fryzjerstwo i samochody. Sam ogarnę, co trzeba. Dobra, ja tylko chciałem pomóc. Chciałem dopytać o te niedogodności na drodze. Six Streetie. Mamy mały konflikt biznesowy. Jeśli będziesz dla mnie robić, to czasem ktoś może ci przeszkodzić. Aha. Wcześniej o tym nie wspominałeś. Na czym dokładnie polega ta kreatywność? I czego ode mnie oczekujesz? Otwartości na przytulenie dobrej kasy. Słuchaj, mam talent. Szósty zmysł. Wyczuwam auta znudzone, które chcą zmienić właściciela. Czasami wyczuwam je w Dogtown, a czasami w Night City. Aha. A ja w ramach twojego szóstego zmysłu mam te auta dostarczać do takich dziupli jak tam. Dziupla, znów brzydkie słowo, ale tak. Ogarniasz furę, dostajesz kasę. Ale to wszystko jest częścią szerzej zakrojonej akcji. Oho. Policja? Miałeś ogon, co? Nie, nie sądzę. Spokojnie. To moja dzielnica, zobaczymy czego chcą. LCCG, skurwysyny. Macie papiery na te krzywe mordy? Kurwa, ale... Gliniarze są specjalistami od odwracania wzroku. Powinieneś wykorzystać ten talent. O kurwa, jak pyskuje. Coraz lepiej ich trenujesz. Daniel, skurwa, po odbiór lewej fury przyjeżdżasz radiowozem, w mundurze. Nie tylko ty jesteś u siebie. Słuchaj. Załatw jeszcze Villeforta Alvarado dla komendanta. To dostanę sprzęt na naszą akcję. Muamar, tej łapówki? Jestem zdruzgotany. Czy są jeszcze w Night City jacyś uczciwi policjanci? Są. No ale nie mają kasy. Brakuje im tego blasku w oczach. Dzięki za przelew. Lecą uprawnienia do auta. Kurde, kłaciki. To tylko biznes. Może nieco brudny. Chodź, przestało padać. Fajny system otwierania drzwi. Nawet mi się podoba. No to jednego z klientów poznałeś. Bierzesz tę robotę? O co chodzi z tą akcją, o której rozmawialiście z Danielsem? Pojeździ dla mnie, to się dowiesz. W swoim czasie. To co? Bierzesz tę robotę, czy nie? I tak ciągle gdzieś jeżdżę, to mogę i pojeździć za kasy. Na ile ta robota jest przyszłościowa? Ze mną przyszłość masz zapewnioną. Nagram ci akcji od cholery, nagram ci fanty, będzie dobrze. Na to liczę. Aha,
Zobaczymy, co jutro przyniesie. El Capitan, będzie z tobą w kontakcie. Kurczę, pieczone. No dobra, i tu mamy nowości. Zlecenia kurierskie. Od teraz El Capitan będzie stał ci koordynaty, będzie słał ci koordynaty do okolicznych zleceń oznaczonych ikoną kierownic. Zgarnij pojazd, a fixer poinformuje cię, gdzie go dostarczyć. Zanim przekażesz przesyłkę, pozbądź się wszystkich ścigających cię przeciwników. Nie ociągaj się, jeśli przegapisz okazję, pojazd zniknie, a El Capitan wyśle kolejne zlecenie dopiero po pewnym czasie. Okej. No dobra. Z małej chmury mały deszcz. Czy to jest ten policjant? Jo, ale ja tu wsiąść nie mogę. Momento. Tu też nie mogę. I tu też nie mogę. A mogę wsiąść na auto? Mogę. Co tu jest napisane? A828. A823. No dobra. Teraz tak. Tu gdzieś chyba było. Zresetuj widok umiejętności. Gdzie to był zegarek? Do przewijania czasu. A, tu jest. Przewiń czas. Powiedzmy do godziny 8. I będzie 12. O, i będzie tu. Dobra, jest i Shark. Co my tu mamy? Gratulacje, mordeczko, dam znać i tak dalej. Ruszaj dupsko, szeryfie. Ina już tu jest. Wrzeszczą na siebie Zytolem. Trzeba ich ogarnąć do nagrania, bo na razie to zwykła psyskówka, a nie żaden content. Okej, no to lecimy. Tylko ja muszę się zorientować. Czy tu gdzieś mam jakiś... Tu jest. Najbliższy. To jest stacja metra, ale metrem chyba tam nie dojadę, mi się wydaje. Tędy. Teraz ten jeszcze pisze. Cześć, wie, zamierzam odwiedzić Randiego w szpitalu i chcę mu kupić prezent. Jakiś pomysł? Może to? Może jakiś nowy album, muzyka poprawi mu nastrój. Racja, a u ciebie jak się trzymasz? Jazda bez trzymanki, czyli u mnie bez zmian, a ty dałeś już w panik na odreagowanie? To jeszcze przede mną, ale nie będę się oszczędzać, obiecuję. Moglibyśmy razem dać wpalnik. No i to jest słuszna idea. Będę miał na uwadze. No to się trzymaj, River, i pozdrów radniego. Dobra. Muzykę wyłączymy. 100 metrów mamy do przebiegnięcia. Na pewno chcesz się dowiedzieć? Dobrze się zastanów. 666 Street. Czego ty chcesz, co? Coś ci nie podoba? Dobra, z tej strony chyba. Okej. I mam się dostać tu. Wszystkich mieszkańców. Mówi Kurt Hansen.
Lockdown stało się obszarem działania wrogich kolaborantów. Prowokatorzy i wtyki MUSA są między wami. Miejcie oczy szeroko otwarte. Raportujcie każdą podejrzaną. Ja pierdzielę. To ma być. Aktywność. Zaczął zadanie, którego nie chciałbym teraz podejmować jeszcze. Pierdziele. Znowu bieganina. Przynajmniej w dzień trochę ludzi tu chodzi. Co jest fajnym akcentem? O, czerwona ta jest. Ale to już bym się chciał zbliżać do końca odcinka, więc tamto może zrobimy, spróbujemy następnym ogarnąć. Gdzie to jest? Aha, tutaj na dachu. Mam nadzieję, że to jeszcze będzie do następnego wejścia. Da się ten samochód? Nie da się. No tak, tam musimy wleźć. Tędy chyba też jakoś wtedy schodziłem. Czy ja jestem w stanie tu doskoczyć? A, jestem, super. Judy? Cześć, Judy. Chce? Co słychać? Po staremu. A u ciebie? No wiesz, raz lepiej, raz gorzej. Dzwonisz, żeby się dowiedzieć, co u mnie słychać? Nie tylko. Mam do ciebie prośbę. Mhm. Dawaj. Na pewno nie będę się nudzić. Ciekawi ludzie rzadko się nudzą. Szczególnie w twoim towarzystwie. O co chodzi? Na razie musisz wiedzieć tylko tyle, że do dzisiejszej misji nie będziesz potrzebować nawet broni. Wystarczy skafander. A, zainteresowałaś mnie tym skafandrem. Teraz nie masz wyboru. Musisz się przekonać, do czego będzie potrzebny. Wiesz, jak mnie podejść, co? Zostałeś ostrzeżony. Dobra, w takim razie wchodzę w to. Świetnie wyglądam w skafandrach. Za Rancho Coronado jest Tama. Niedaleko jeziora, kojarzysz? No jest. I co z nią? Obok Tamy stoi taki opuszczony bungalow. Spotkajmy się tam jutro wieczorem. No to jesteśmy umówieni. Brzmi całkiem jak randka. Nic z tego, nie jesteś w moim typie. Widzimy się na miejscu. Wiem, że nie jestem. Dobra. Ona niestety lubi płeć własną. Bezwstydna lafirynda. Ja tego tak nie zostawię. Mój wizerunek jest chroniony prawnie. Do usranej śmierci się nie wypłacisz. Mój wizerunek z paślaku? Twój? Porebusia, laczki, oksy, wszystko robione na zamówienie. Lina Malina, znak towaru zastrzeżony. Pieprzona imitatorko. Słuchaj, to wszystko jest bardzo dziwne. Co ja mam tu właściwie grać? Mamy poprowadzić sesję nagraniową, no dobra. Panowie i panie, reżyser na planie. Zaraz to ogarnę. O, super, że jesteś. Przekonaj go, że jest twoją dawno zaginioną siostrą. No dobra. Skoro taką masz wizję... Wszystko idzie zgodnie z planem. Do boju, tygrysico. Siostrzyczko. Pamiętasz podwórko w Haywood? W
wciśnięte między All Foods i magazyn Kang Tao. Miałyśmy huśtawkę z opony Tortona i prętów zbrojeniowych. Zrobiłaś ją dla mnie. Myślałam, że straciłam cię na zawsze. A jednak jesteś tutaj. Przypomnij sobie, proszę. Ty... Nie wierzę. To niemożliwe. Zawsze byłyśmy jak dwie krople wody. Siostrzyczko. Siostrzyczko. I cięcie! Chyba wyszło nieźle, co? No, byłam sceptyczna, ale mamy fajną chemię. Ej, kręcimy coś jeszcze? Na dzisiaj wystarczy. Byłaś świetna. No to lecę. Wyślijcie mi harmonogram zdjęć. Pa! Niesamowite. Cool. Ona chce dalej z nami nagrywać. Dobra robota. Przerosłeś wszelkie oczekiwania. Widocznie mam zmysł do show biznesu. Już robię przelew. A dzień zapowiadał się koszmarnie. No, nie ma tego złego. No dobra, czyli co? Mamy załatwiony temacik. Zadanie ukończone. O. Podaj się do kryjówki Alex. Dobra, to nie teraz. Co my tu jeszcze mamy? Cukiereczku, zostawiłam ci mały prezencik w Blindporium, żebyś mnie dobrze wspominał. Nie ma sprawy, dobrej zabawy z Toliną. Oglądaj moje brandensy, co tydzień nowa szpula. No dobra. Co tu jeszcze mamy? Mr. Hans? Co tu jest? Gwiazdka Brandensu nagrywa kontrowersyjne materiały z ekipą kosiarzy. Nic specjalnego, głównie imprezy i strzelanina. Okazało się, że Lina Malina nie zgłosiła tego zlecenia, ale ostatecznie i tak była w nie uwikłana. Dorobiły jej siostry i obie dziewczyny są z tego bardzo zadowolone. Takie jak ten przypominają mi, czemu wybrałem pracę najemnika. Ale to chyba to będzie lepsze. O, niech będzie. Poklepać cię po plecach? No to gratulacje. Fanfary i salwa honorowa. Wracaj do pracy. Okej. Okay. No dobra, a my wrócimy w następnym odcinku. Bo tu już nadszedł czas na zakończenie. Serdecznie wam dziękuję za dzisiejszą obecność. Oczywiście liczę na wasze komentarze pod materiałem, łapeczki i subskrypcji oczywiście, żeby kanał rósł w siłę, się rozwijał. Czym więcej łapek i komentarzy, to też zwiększę zasięgi dla kanału. A kanał bez was praktycznie nie istnieje. Więc jeszcze raz dzięki serdeczne i do następnego.
can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fears. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching out.